Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji, wyjątkowej konferencji w wyjątkowym dniu 80. rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli, kulminacji ludobójstwa na Wołyniu. Jest z nami poseł Krystian Kamiński, Marta Czech, rzecznik prasowy Korony, Aleksander Kowaliński, Paulina Kalinowska, inicjatorzy akcji Kwiaty Wołynia. Ja nazywam się Wojciech Machulski. Szanowni Państwo, 80 lat temu, 11 lipca 1943 roku, doszło właśnie do kulminacji tego tragicznego w historii Polski wydarzenia, ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, kiedy to ukraińscy szowiniści z OUN, UPA podjęli decyzję o masowej eksterminacji Polaków, często swoich sąsiadów, ludzi, których znali od lat. To właśnie 11 lipca prawie 100 miejscowości według szacunków historyków padło ofiarą ataków OUN, UPA i inspirowanych przez nich Ukraińców. Polacy byli mordowani w sposób bestialski, byli torturowani. Dziś ich miejsca spoczynków nie są znane, nie są prowadzone żadne prace. Ta tragiczna karta w naszej historii to jest rzecz, o której Polacy muszą pamiętać, muszą przypominać. Przede wszystkim dlatego, żeby takie rzeczy już się nie działy po prostu w Europie, która w XXI wieku ma być cywilizowana. Nie chcemy, nie żądamy zemsty. Nie żądamy zemsty, żądamy pamięci o wszystkich ofiarach tamtych dni. Między innymi dlatego, żeby zamknąć te wszystkie napięcia pomiędzy Polską a Ukrainą, żeby móc przejść do tego, co nas dzisiaj łączy, a nie dzieli. Na tym, na takich właśnie pozycjach stoi Konfederacja i właśnie dzisiaj dlatego upamiętniamy wszystkich tych, którzy 80 lat temu zginęli na Wołyniu, upamiętniamy ich akcją, która już od wielu lat przez działaczy Konfederacji Ruchu Narodowego wcześniej była prowadzona, akcji Kwiatów Wołynia, oraz składamy nasze postulaty do polskiej klasy politycznej, której przecież obowiązkiem jest dbać nie tylko o nas dzisiaj tutaj żyjących, ale także o pamięć, o politykę historyczną. Dlatego teraz bardzo proszę, żeby głos zabrała Marta Czech. Szanowni Państwo, kwiaty Wołynia to kwiaty lnu, tak kruche, tak delikatne, jak życie tych niewinnych ofiar, często dzieciątek, nawet tych w łonie matek. Ale adrem, drodzy Państwo, mimo ogromnej, bezprecedensowej skali pomocy udzielonej przez Polskę w ostatnim czasie Ukrainie, nie widzimy żadnych, nawet najmniejszych oznak przełomu, jeśli chodzi o ukraińską politykę historyczną. Kult zbrodniarzy, ludobójców, terrorystów trwa w najlepsze. Bandera, Szuchewicz, Szeptycki, cześć oddawana członkom zbrodniczych organizacji takich jak OUN czy UPA, to nie tylko rok 1943, drodzy Państwo. To jest ukraińska rzeczywistość, ukraińska codzienność tu i teraz. Ci zbrodniarze stają się patronami ulic, skwerów, stadionów. To są przykłady zaledwie z 2022 roku. Symbolika wspomnianych zbrodniczych organizacji OUN, UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii jest na Ukrainie wciąż żywa, jest powszechna, a banderowska czarno-czerwona flaga stała się praktycznie nieodłącznym elementem towarzyszącym państwowej fladze Ukrainy. Drodzy Państwo, wobec pamięci polskich ofiar zabitych przez Ukraińców należy się wyrazić stanowczy sprzeciw. Nie możemy kultywować na naszych ziemiach i pozwolić na kultywowanie na ziemiach ukraińskich zbrodniarzy i ukraińskich organizacji zbrodniczych. Pamięć o polskich ofiarach ukraińskiego ludobójstwa to nasz obowiązek. To obowiązek każdego, kto mieni się Polakiem. Tymczasem same władze w Polsce wolą ten temat zamilczeć, ocenzurować w imię bliżej nieokreślonej poprawności czy bieżących nastrojów politycznych. Wystarczy wspomnieć, jak potraktował kapelana środowisk kresowych księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego pan prezydent Andrzej Duda. Kapelana, który słusznie upominał się o tę prawdę, nie tyle go nawet odprawił z kwitkiem, co potraktował w sposób niezwykle arogancki. Władza w Polsce ten temat traktuje w sposób wręcz prowadzący do, ja bym to nazwała, polityki anulowania. Pod tytułem chciałoby się rzec ciszej nad tą trumną, ale drodzy Państwo, my nie mamy nawet tych trumien, nie mamy ciał, nie odbyły się ekshumacje, nie odbyła się żałoba. Dlatego władza, która mieni się Polską, a która nie domaga się dopełnienia tej żałoby, a która wprowadza żałobne nastroje, bo wojna na Ukrainie powinna być jak najszybciej rozliczona i jak najszybciej wysadzona ze swoich stołków i funkcji. Zapraszam teraz posła Kamińskiego.
polska dyplomacja powinna dzisiaj wyartykułować szereg rzeczy, które powinny zostać już dawno temu wyartykułowane. Po pierwsze, strona ukraińska powinna przyznać się i wziąć pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Powinna przeprosić. Powinna wydać zgodę na nieograniczoną ekshumację i pochówek ofiar. Strona ukraińska powinna przestać czcić, stawiać pomniki zbrodniarzom, Banderze, Szuchewiczowi, Kliczkiewskiemu. A w polskiej przestrzeni publicznej nie powinno dochodzić do żadnego cenzurowania tematów kresowych oraz do całkowitego zakazu jakiekolwiek nagłaśniania czy promocji tematu OUN, UPA, SS Galicjen, czy właśnie jakichkolwiek zbrodniarzy. Jakiekolwiek pozytywne do nich odniesienie powinno być w polskiej przestrzeni publicznej całkowicie zakazane. Dlatego, że musimy żyć w prawdzie. Dlatego, że mamy zobowiązania wobec ofiar. Mój pradziadek Józef właśnie w bestialski sposób na Wołyniu został zamordowany. Nie wiemy, gdzie leży. Nie ma pochówku. I to się nie godzi. Miliony polskich rodzin jest w takiej samej sytuacji. Chcemy żyć w prawdzie i dlatego oczekujemy od państwa polskiego stanowczego działania. Oddaję głos liderowi Konfederacji w Warszawie, Alkowi Kowalińskiemu. Szanowni Państwo, akcja Kwiaty Wołynia narodziła się z potrzeby ciągłej pamięci, z potrzeby ciągłego uświadamiania Polaków na temat tego, co wydarzyło się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Nasza akcja powstała w 2021 roku, więc w tym roku mamy zaszczyt prowadzić jej trzecią ogólnopolską edycję, rozdając na ulicach polskich miast, miasteczek, w polskich wsiach 40 tysięcy tych symbolicznych kwiatów lnu upamiętających ofiary oraz rozdając ulotki przypominające o tych wydarzeniach. Trzeba też podkreślić, że nasza akcja jest akcją całoroczną. Zachęcam do śledzenia profili w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na których codziennie pojawiały się nowe informacje, nowe wpisy opisujące nie tylko te najgorsze czarne karty wołyńskiej historii, ale wszystko, co związane z kresami. Są tam informacje o wielkich polskich bohaterach, którzy wywodzili się z tamtych terenów, o zwycięskich bitwach w naszej historii, które rozegrano właśnie tam, na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej. Dlatego zachęcam do śledzenia tych mediów, ponieważ tak naprawdę musimy pamiętać o tym wielkim dziedzictwie polskości, jakie zostało tak brutalnie przerwane, zniszczone przez ukraińskich szowinistów w czasie tego okrutnego ludobójstwa, genocidium atrox, jakie miało miejsce na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Dziś, 11 lipca, w całej Polsce nasi wolontariusze rozdają kwiaty, symboliczne kwiaty, rodzaju ulotki. Będziemy kontynuować te działania jeszcze na pewno w kolejnych dniach. Dlatego zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych, sprawdzenia, wyszukania swojej miejscowości. Myślę, że w wielu przypadkach uda się znaleźć tę własną, tę swoją miejscowość i zobaczyć, gdzie i o której godzinie i kiedy będą rozdawane te ulotki. Zachęcam, żeby podejść, odebrać kwiat lnu, przypiąć go sobie, żeby w ten sposób wyrazić pamięć o polskich ofiarach ludobójstwa popełnionego przez Ukraińców na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej i pozostałych województwach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękujemy bardzo. Dziękuję.